kiedy robotnicy wchodzą na budowę, czy to co widzimy? No to już jest dzisiaj zaczynamy, bo nie mogliśmy tego wcześniej, bo nie było dokumentów wszystkich pozwolenia i tak chcieliśmy, że tak powiem, w momencie, gdy będą pierwsze prawo, no, pozwolenie na budowę, będziemy mogli uruchomić. Także już się zaczyna. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych tutaj uzyskanych pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w tym obiekcie. Miejski program budowy żłobków samorządowych to pomysł utworzenia 4 nowych obiektów oraz przebudowy liceum ogólnokształcącego nr 5 w dzielnicy Podzamcze. 10 listopada tego roku na terenie dawnej szkoły rozpoczęły się prace. Przy ulicy Kasztelańskiej widać było zarówno robotników, jak i sprzęt budowlany, którym kopany był rów. Mniej więcej za miesiąc myślę, że te prace w dużo większym zakresie rozpoczną się. Na razie roboty zewnętrzne i część robót wyburzeniowych naprawczych zaczynamy robić. Czyli za około miesiąc planujecie wejść? Nie, zaczynamy już tutaj w tej chwili wchodzimy, ale w dużo większym zakresie, szerszym zakresie za około miesiąc. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu nie wydał jednak zgody na rozpoczęcie prac w obiekcie przy ulicy Kasztelańskiej 5-7, w którym mieściło się liceum. Były stosowne dwa wnioski. Jeden wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na wykonanie węzła cieplnego, który zakończył się wycofaniem i sprawa została bez rozpoznania z uwagi na to, iż takie roboty można wykonać dopiero na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. I później gmina Wałbrzych złożyła wniosek na wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego mocy 235 kW w budynku przy ulicy Kasztelańskiej 7. Następnie wycofała ten wniosek i ten wniosek zakończył się decyzją o umorzeniu postępowania w związku z wycofaniem wniosku. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych tutaj uzyskanych pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w tym obiekcie. Krótko mówiąc, to jest bezprawnie wykonywane? Jest to samowolka budowlana? No na to wychodzi, bo nawet na remont obiektu trzeba dokonać stosownego zgłoszenia. Co więcej, przebudowa takiego obiektu powinna wymagać zmiany sposobu użytkowania z funkcji szkolnej na żłobek. Taki zabieg również nie został wykonany. Jeżeli starostwo powiatowe wydałoby zgodę na prace budowlane, nad ich poprawnym przebiegiem czuwa Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Do tego organu jednak także nie trafiła informacja o toczących się robotach. Jeżeli chodzi o ulicę Kasztelańską 5, tam gdzie było kiedyś 5 liceum, nie mam żadnych dokumentów, z których by wynikało, że inwestor, ten, który zamierza prowadzić jakieś roboty, zgłosił, że te roboty będą prowadzone. W związku z tym ja nie mogę powiedzieć, że te roboty są robione w majestacie prawa zgodnie z prawem. No, myślę, że tu doszło może do przedwczesnego rozpoczęcia robót budowlanych. Obojętnie, czy inwestorem jest osoba prywatna, czy jak w tym przypadku gmina Wałbrzych, prace muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem. Gdybyśmy mieli do czynienia już z istniejącym obiektem budowlanym i byłyby tam prowadzone roboty budowlane, a jeszcze jakby miało to do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania, to organ wstrzymuje takie roboty budowlane, nakłada obowiązek uzyskania dokumentów, na podstawie których można zalegalizować je, wyznacza termin. I po upływie tego terminu albo po otrzymaniu tych dokumentów legalizuje tą samowolę budowlaną, jeżeli mamy z nią do czynienia, albo gdybyśmy nie otrzymali takich dokumentów, wydaje decyzję przywrócenia do stanu pierwotnego.